Radni Koalicji Obywatelskiej przygotowali wniosek związany z zakupionym przez miasto w 2017 roku terenem byłej żwirowni w Zaborowie. We wniosku domagają się, aby w budżecie na przyszły rok, a także na kolejne lata zabezpieczono środki na rewitalizację zbiornika i jego otoczenia. Kupiliśmy żwirownię jako miasto w 2017 roku, czyli już 3 lata temu, w celu jej zagospodarowania. Chcemy, żeby tu był piękny park, ale na razie nic się tutaj nie dzieje. I dlatego nasz klub złoży wniosek o to, żeby w bieżącym budżecie, na przyszły rok, wprowadzić takie wieloletnie zadanie inwestycyjne, jak rewitalizacja tego terenu i żeby co najmniej w przyszłym roku wykonać ścieżki rowerowe w tym miejscu. To jest takie minimum, które chcielibyśmy, żeby w roku 2021 wykonać. Na dzień dzisiejszy żwirownia jest niezabezpieczona, jest tutaj bardzo dużo różnego typu użytkowników. Są ludzie, którzy używają tor motocrossowy, są wędkarze, jest młodzież, która tu imprezuje. Dla wielu mieszkańców jest to duży kłopot, jest hałas, jest bałagan. Dlatego zależy nam, no oczywiście są też osoby, które się kąpią i no nie ma tu żadnych ratowników, jest to bardzo niebezpieczne. Więc no, uważamy, że po prostu czas najwyższy zająć się już tym miejscem. To wszystko z mojej strony. Grzegorz, chciałbyś coś dodać? No ja przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować radnym Koalicji Obywatelskiej za inicjatywę tej akcji. Chciałbym również powiedzieć, że jest to niezwykle ważne, abyśmy dbali o nasze środowisko nie tylko przy okazji takich akcji, o których wspomniał pan radny, ale na co dzień. I jestem przekonany, że właśnie tego typu inicjatywy służą temu, żeby popularyzować nie tylko sprzątanie, ale przede wszystkim to, żebyśmy nie śmiecili. To jest, myślę, niezwykle istotne. Chciałem bardzo serdecznie podziękować, że tak wiele osób poświęciło swoje popołudnie i przyszło tutaj, że są z nami. No i to, co powiedział też pan radny, no jesteśmy w miejscu, które jest potencjalnie takim miejscem, które może wyróżniać miasto Leszno, które może sprawiać, że to będzie miejsce tętniące życiem, takim zdrowym, prozdrowotnym, sportowym, ale też rekreacyjnym. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych kilku lat rzeczywiście stanie się to jedną z wizytówek miasta. Konferencja prasowa nad Zaborowskim Zbiornikiem połączona została z akcją Sprzątania Świata. W akcję sprzątania zorganizowaną przez posła Grzegorza Rusieckiego i radnych Koalicji Obywatelskiej włączyli się także chętni mieszkańcy Leszna, głównie młodzież. Sprzątając teren wokół żwirowni zapełnili kilka worków. Do ciekawszych znalezisk należał choćby fotel. Teren żwirowni to jeden z tych kilku terenów w mieście, gdzie mieszkańcy podrzucają śmieci wielkogabarytowe zamiast wywozić je do Pszok. Choć na tym terenie często pojawiają się patrole, policja i straż miejska nie są w stanie monitorować go przez całą dobę.